Brave Kids. Na czym to polega? To jest taki festiwal, w którym każdy człowiek z różnych zakątków świata reprezentuje swoją wygnającą się jako kulturę. Wcześniej była edycja dla dorosłych od 2005, a kończy ponad 2 lata temu. Naszymi dzisiejszymi bohaterami, czyli właśnie nieco 8 lat, z roku na rok. Liczba dzieci wzrasta, tak samo jak i wolontariusze czy miast. Jakie widać. Mamy to z pozycji 6 miast na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz 2 poza jego granicami. Po jednym w Słowacji oraz w Gruzji. Polskimi miastami Brave Kids są Białystok, Przemyśl, Wałbrzych, Warszawa oraz Wrocław, na którym przez najbliższe 2 tygodnie będziemy się skupiać. Czemu? Bo mnie nie stać, żeby zasuwać do Warszawy czy Wałbrzycha. Potem na początek lipca wszystkie dzieci będą się spotykać w obornikach śląskich. Tyle na temat miasta historii. Teraz przechodzimy dalej do festynu rozpoczynającego się festiwalu. Cały popitalny piknik Brave Kids 2017 odbył się 18 czerwca. Proszę bardzo, to nasza kierowniczka. Witam panią. Jak tam festyn, moja pani? Przepraszam, mówię słabo po polsku. A. nie, rozumiem. This is your log, this is... This is very good. Yeah. To jest bardzo, bardzo dobrze. This is festyn, yeah? Festyn po polsku. Festyn. Nie wiem o to słowo. Dobrze. Tak więc widzimy się w tygodniu. Aha, dobrze. Jajajajajaj. Przechodząc do atrakcji, mamy tutaj z pozycji malowanie pusiek, którym sam sobie namalowałem. Oraz panieczki mydlane. W sąsiadującym festynie mamy to scenę SK, przyciąganie liny oraz fotoputka. Tyle z tego odcinka. Zachęcamy do obejrzenia kolejnym, którym będzie jeszcze w ten weekend. Jeżeli chcecie go nie przekapić, to pozostawcie subskrypcję kanału, a następnie wciśnijcie w dzwoneczek i czas, ten film wam się nie omija. Tak więc do kolejnego odcinka, cześć.